Siemanko wszystkim, z tej strony BladeJay, witam na moim kanale, gdzie w dzisiejszym materiale zajmiemy się trofeum związanym z kolekcjonowaniem broni specjalnych. Do zebrania będziemy mieć ich aż 11 sztuk, trofka sama w sobie nie jest trudna, więc zapraszam do mojego pierwszego krótkiego poradnika. Bronie specjalne możemy kupować u Alidoro za dusze pokonanych bossów. Pamiętajcie o tym, aby nie kupować za to amuletów, bo w tym podejściu wtedy nam ta trofka nie wpadnie. Jedna dusza to albo broń specjalna, albo jeden amulet. Oczywiście jest jedna broń, którą zdobywamy w zupełnie inny sposób, ale żeby się o tym przekonać, zostańcie do końca i tam wam wszystko wyjaśnię. A więc zaczynamy. Pierwszym bossem, którego musimy pokonać, jest Tambur Major. Z niego wypada nam kryształ ergo Tambur Majora i u Alidoro możemy kupić za tą duszę sprężynowy miecz siedmiozwojowy. Po walce z porzuconym stróżem dostajemy ergo złamanego bohatera, gdzie wymieniamy je na broń Kurtuazja. Następnie bierzemy na sukę płomień króla Fuoco. Z niego wypadnie nam ergo płomienia króla, gdzie kupimy u Alidoro święty miecz Arki. Dużo gadamy o tym Alidoro, wreszcie go możemy znaleźć. Znajduje się on w bibliotece katedry świętego Frangelika. Po wjechaniu windą na górę udajemy się na balkon i rozmawiamy z psem. Jeżeli chcemy zdobyć wszystkie bronie specjalne, musimy kłamać przez całą grę. Więc w tej opcji dialogowej wybieramy wytwórnię Veniniego. Następnie teleportujemy się do wejścia do związku pracowni i w tym miejscu dziad się schował i czeka na nas. Tutaj będziemy mieć kolejną opcję do wyboru. Jeżeli chcemy kłamać, a chcemy zdobyć wszystkie bronie, to musimy wybrać opcję Bulwar Elysium. Nie ma znaczenia, bo Alidoro tak czy siak trafi do hotelu Krat. W tym momencie jesteśmy już w stanie kupować bronie specjalne za pokonanych bossów. Następnego dziada, którego musimy ubić, to upadły arcybiskup Andreus. Z niego wypada ergo zwyrodniałego anioła i za to możemy kupić trójząb przymierza. Po pokonaniu Bractwa Czarnych Królików musimy udać się i zebrać obraz, który będzie nam potrzebny, aby zdobyć ostatnią broń w grze. Romeo! Czemuś ty jesteś Romeo? Musimy go pokonać, aby odblokować ergo spalonego białego króla. Dzięki temu dostaniemy świetną broń, rozpruwacz marionetek. Następny w kolejce po wpierdol stoi champion Victor. Z niego dostajemy ergo odrodzonego championa i możemy wymienić tą duszę na mroźną ucztę. Yes! Tym razem sromotne bęcki dostanie zielony potwór marionetkożerca. Z niego wypada ergo zielonego potwora marionetkożercy i możemy dostać epicki miecz dwóch smoków. Masz ty, suko! Mamy do pokonania Laxeizię, która bije mocniej niż pudzian karpia. Z niej wypada ergo smutnego zeloty i możemy kupić broń oko Uroborosa. Pamiętacie Manusa z Dark Souls 1? Ten Manus nie jest straszny, na szczęście. Wypada z niego ergo upadłego i możemy kupić dziwną broń Noblis Oblige. Została nam do zebrania przedostatnia broń. Mianowicie mamy wybór i w tej sytuacji, jeżeli ją chcemy zdobyć, musimy odmówić naszemu tacie. Patato. Do pokonania został nam ostatni przechój, bezimienna marionetka. Od niego będziemy mogli kupić u Alidoro dowód człowieczeństwa. Pamiętajcie, aby po tej walce nie rozpoczynać nowej gry plus. Wróćcie do hotelu Krat. Na tym etapie powinniśmy mieć 10 epickich broni specjalnych. Teraz została nam ostatnia. Jeżeli przez całą grę kłamaliście, to uda się wam ją zdobyć. Jedynym krokiem, który musicie teraz zrobić, jest przesłuchanie wszystkich płyt, które zdobyliście. Uwaga, musicie je przesłuchać od początku do końca i wtedy możemy podnieść naszego kija, złote kłamstwo.
I to już są nasze wszystkie bronie specjalne. 11 sztuk. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, odpowiem na wszystkie. Nie jest to problematyczne. Jak widzicie, wszystko się da zrobić. Wystarczy trochę cierpliwości i słuchać takiego wspaniałego człowieka, jaki jestem ja. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym materiale.